Dzisiejszy odcinek jest na temat Hick's Law, czyli jak mnogość opcji wpływa na podejmowanie decyzji. Prawo to mówi, że podczas podejmowania szybkich decyzji, im więcej użytkownik ma opcji do wyboru, tym czas na podjęcie tej decyzji rośnie. Ale jeżeli tych opcji jest naprawdę dużo, to może nawet dojść do czegoś takiego jak paraliż decyzyjny. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że klient powinien mieć jak największy wybór, żeby z Wszystkich opcji wybrał coś dla siebie. I nie do końca może być to intuicyjne, że jeżeli ten wybór mu ograniczymy, to na przykład ta sprzedaż może wzrosnąć. I takim klasycznym przykładem, jeżeli poszukamy w internecie haseł dotyczących Hickslow, jest eksperyment, który został przeprowadzony w zatłoczonym hipermarkecie, w którym próbowano zaprezentować i próbowano sprzedać. Słoiki z dżemami. Na jednym ze stanowisk były 24 różne gatunki dżemów, no ale na drugim tylko 6. Tam, gdzie tych dżemów było więcej, to procent ludzi, który się zatrzymywał, był większy, bo było to 60%. Tam, gdzie tych dżemów było tylko 6, zatrzymywało się około 40%. Ale jeżeli chodzi o sprzedaż, no to już nie było tak kolorowo, ponieważ tam, gdzie były 24 dżemy. Zakupu dokonało tylko 3%, a w miejscu, gdzie były, było tylko 6 różnych słoików, 6 różnych gatunków, sprzedaż była na poziomie 30%. Więc jest to znaczącą różnicą. Ale żebym został dobrze zrozumiany, w Higgs nie chodzi o to, żeby wyeliminować całkowicie jakikolwiek proces podejmowania decyzji, zlikwidować wszystkie wybory, jakie stoją przed użytkownikiem. Raczej chodzi o to, żeby maksymalnie uprościć te wybory dla danego użytkownika w danej sytuacji, a użytkownicy są naprawdę różni. Weźmy na przykład taką fotografię. Są ci, którzy są bardziej zaawansowani, i są ci, którzy są mniej zaawansowani. I ci, którzy w zasadzie są każualami, jeżeli chodzi o fotografię, to im w zasadzie wystarczy telefon komórkowy z jednym guzikiem. Ale ci, którzy są naprawdę pasjonatami, i Chcą, żeby te fotografie były perfekcyjne, to już dla nich ograniczenie jakby całego aparatu do jednego guzika to już nie jest jakby odpowiednie uproszczenie całego systemu. Oni chcą mieć, żeby mieć dostęp do przesłony, do czasu naświetlania, całe uproszczenie jakby tego systemu powinno odpowiadać potrzebom użytkownika. Prawo Higgsa nie jest tak twardym prawem jak FitSlow, ale obowiązuje. Różnie w zależności od osoby, w zależności od wieku, w zależności od, podobno od płci, w zależności od ilo, ilorazu inteligencji. Więc te rzeczy trzeba badać, trzeba sprawdzać na swojej stronie internetowej, sprawdzać w Google Analytics, ile w danym miejscu użytkownik siedzi, bo możliwe, że po prostu to miejsce jest dla niego zbyt skomplikowane. No dobrze, to jakie mamy fajne przykłady, jeżeli chodzi o gry i aplikacje? Spójrzmy na przykład na taką grę The Walking Dead. Go! I'll get my gun. W tym momencie przed użytkownikiem, przed graczem został postawiony wybór i dodatkowo ograniczenie czasu. Ja nie wiem do końca, który wybór jest dobry, ale wiem, że właśnie taki zabieg potrafi wywołać w graczu bardzo silne emocje i właśnie z tego słynie ta gra. Na no co robić, żeby unikać tych negatywnych emocji, na przykład na stronach internetowych? Raczej starajmy się, żeby nasza strona była prosta, nie dodawajmy. Kolejnego elementu, kolejnego elementu, kolejnego elementu, który rywalizuje i próbuje jakoś skłonić użytkownika, żeby w ten element kliknąć. Jeżeli masz listę, jeżeli masz menu, które prowadzi do wielu różnych stron, to zastanów się, czy nie dałoby się tej listy linków jakoś pogrupować w mniejsze grupki, tak żeby po prostu użytkownik nie musiał analizować całej listy. Ale Istnieje pewien wyjątek, istnieją przypadki, gdzie długie listy nawet czasami są wydajniejsze niż właśnie tak pogrupowane, ale muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, użytkownik musi znać wszystkie pozycje, które są na liście, a po drugie, lista ta musi być w jakiś sposób uporządkowana. I takim przykładem jest na przykład wybieranie, czy to województwa, czy to wybieranie kraju z listy, gdyż użytkownik od razu wie, że na przykład Polska znajduje się mniej więcej pod środek, koniec całej sekcji. Jeżeli na Twojej stronie znajdują się formularze i jeszcze dodatkowo zależy Ci, żeby po prostu użytkownik te formularze wypełnił, to zastanów się, czy nie da się ich jakoś podzielić na mniejsze kroki, tak żeby użytkownik nie miał przed sobą tej całej listy naraz. Jeżeli stawiasz użytkownika przed jakimś wyborem i nie jest to wybór prosty, to może opłacałoby się dać jakąś opcję sugerowaną. Wtedy użytkownik będzie mógł zastosować inne, jakby, triki z psychologii, zrzucić z siebie ten cały proces podejmowania decyzji i wybierze właśnie to, co byś mu sugerował. I ostatnia rzecz na dzisiaj: nie trzeba wszystkiego pokazywać od razu użytkownikowi, i to bardzo pomożesz, jeżeli ktoś jest początkujący. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zaawansowany, no to trzeba mu dać jakąś możliwość żeby do tych opcji dosyć łatwo mógł dotrzeć. Ale jeżeli ktoś jest początkujący, to wystarczy najprostszy schemat całej aplikacji, te najbardziej korowe funkcjonalności, które oferujesz. Dzięki temu od razu go nie odstraszysz i będzie mógł się zagłębiać i wchodzić coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam wszystkich do subskrybowania. Pozdrawiam Paweł Max Słabiak.